Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie poświęcony kosmetykom naturalnym marki Hemp King. Kosmetyki te wywarły na mnie tak pozytywne i wspaniałe wrażenie, że muszę Wam o nich opowiedzieć. Jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, wiecie, że od wielu lat staram się stosować kosmetyki naturalne, dlatego że to, co wchodzi właściwie, to, co kładziemy na naszą skórę, wsiąka do środka i dostaje się do naszego organizmu. Jeśli naładujemy na tą naszą skórę dużo różnych toksyn, to samo będzie w naszym organizmie. Ten organizm później musi się z tego jakoś oczyścić. Jeśli chodzi o te kosmetyki, to jest to produkt polski, jest to produkt wegański. Jeśli chodzi o ich opakowania, to są zero waste. Kosmetyki te zawierają CBD, jak również są w 100% naturalne. Jeśli chodzi o same kosmetyki, z przesyłką dostałam taką szpatułkę. Jeśli chodzi o tą szpatułkę, ona się bardzo przydaje, gdyż te kosmetyki są w formie kremu i ja na przykład nie lubię tego wydłubywać wszystkiego palcem, bo wszystko mi zostaje pod paznokciami, także szpatułka się zdecydowanie przydaje. Najpierw opowiem Wam o produkcie, który naprawdę skradł moje serce. Jest to naturalny dezodorant w kremie o zapachu wanilii i kwiatów Iliang Iliang. Tak się chyba wymawia. Jest to 65 gramów i powiem Wam tak, ten dezodorant bardzo delikatnie pachnie. Jest to dla mnie nowość. Ja nigdy dezodorantów w kremie nie stosowałam, pomimo tego, że przeszłam przez bardzo dużo naturalnych dezodorantów i powiem szczerze, że miałam jakieś tam swoich ulubieńców, ale te dezodoranty jakby naturalne, no nie działają, nie mają takiego działania jak te wszystkie pozostałe dezodoranty i musiałam, wiadomo, coś tam dokładać w ciągu dnia. A jeśli chodzi o na przykład ćwiczenia, kiedy bardziej się pocimy, czy na przykład jakieś takie cieplejsze, gorące dni w lecie, no też trzeba było co chwilę tam tego dezodorantu dokładać, żeby jakiegoś tam przykrego zapachu nie było, prawda? Spod pachy. W każdym razie byłam bardzo ciekawa, jak taki dezodorant się sprawdzi. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, jest bardzo delikatnie pachnie, naprawdę wystarczy minimalna ilość tego dezodorantu, czyli jest on bardzo, bardzo wydajny. Na początku, kiedy nakładamy ten dezodorant, moje pierwsze wrażenie było takie, że ja na przykład jestem w trakcie w ogóle depilacji laserowej, ale co jakiś czas się jeszcze golę i kiedy używam tej maszynki, wiadomo, ta skóra jest podrażniona. Forma kremu jest świetna na łagodzenie, wydaje mi się, takich podrażnień. Zresztą, jeśli przeczytacie sobie o wszystkich składnikach tych kosmetyków, które podlinkuję wszystko na dole, to składniki są właśnie mają takie działanie łagodzące na skórę. Jeśli chodzi o ten dezodorant, po nałożeniu zaraz czujemy taką jakby jakiś taki proszek i wiadomo, jest tutaj soda oczyszczona i chyba tapioka i wydaje mi się, że to jest to, ale to po jakimś czasie znika. Muszę tutaj powiedzieć właśnie tak, że ten dezodorant nie brudzi rzeczy, to jest świetne. I z ręką na sercu mówię Wam, że podczas ćwiczeń nie musiałam dokładać w ogóle w ciągu dnia tego dezodorantu. Ma on działanie naprawdę całodniowe i nawet podczas treningu. Także ja jestem tym produktem zachwycona. Zdecydowanie będzie to u mnie stały kosmetyk na mojej półce w łazience. Uwielbiam, po prostu naprawdę jest świetny. Także polecam z ręką na sercu. Najlepszy dezodorant naturalny, który do tej pory stosowałam. Ok, przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o, tutaj mamy tak, jogurtowy mus do ciała o zapachu owoców leśnych. Jest on, po prostu pachnie tak przecudnie, że pachnie jak jogurt właściwie, jakiś owocowy, truskawkowy na przykład. Pachnie po prostu tak wspaniale, że ja miałam ochotę go zjeść. I na początku sobie pomyślałam tak, ok, tutaj jest, to jest 100 ml, i powiem szczerze, że wydawała mi się ten słoiczek wydawał mi się dosyć mały i tak stwierdziłam, pewnie nie starczy na długo. Błąd, który popełniłam na początku, był taki, że wyciągnęłam taką ilość z tego słoika, gdy chciałam to nałożyć na nogę. I powiem Wam tak, ten mus do ciała w ogóle, on się po prostu rozpuszcza w dłoniach. Jeśli macie problem suchej skóry, to jest właściwie rozwiązanie na ten Wasz problem. Ja cierpię na suchą skórę, teraz mieliśmy wspaniałe, przepiękne letnie dni w Anglii
i ja się troszeczkę poopalałam, miałam skórę naprawdę wysuszoną przez słońce. Skóra po prostu jest tak natłuszczona i nawilżona wspaniale, że ja byłam po prostu tym zachwycona. I właśnie, ja za pierwszym razem nałożyłam troszeczkę za dużo tego musu do ciała na nogę i byłam cała po prostu oleista. Musiałam troszeczkę odczekać, aż założę ubrania. I naprawdę, uwierzcie mi, że jest on bardzo wydajny. Ja go już stosuję od kilku tygodni i myślę, że nie zużyłam nawet połowy. Wydaje mi się, że 1/3 tego słoiczka zużyłam. Także jest ku mojemu zdziwieniu jest bardzo, bardzo wydajny. Tutaj mam również drugi olejowy mus do ciała. Ten jest właściwie, ten się nazywa jogurtowy mus do ciała. Ten jest olejowy mus do ciała o zapachu różowego lotosu. Tego troszeczkę na próbę zużyłam. Ten pachnie również bardzo delikatnie. Też jest taki bardzo oleisty. On się dosłownie rozpuszcza w dłoniach. Jeśli chodzi o moje wrażenia dotyczące tych naturalnych kosmetyków, ja jestem nimi po prostu zachwycona. Są bardzo wydajne, pachną wspaniale. W 100% naturalne, także zdecydowanie zdrowe dla naszego organizmu. Zachęcam Was do odwiedzenia strony Hemp King. Pod spodem, pod filmem macie również kod zniżkowy. Dajcie znać, jeśli stosowaliście już te kosmetyki. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Zostawcie komentarz pod filmem. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.